Cześć, sekcy strony! Dzisiaj mam dla Was drugi film o tym samym zdjęciu i podobnej tematyce, znaczy nawet tej samej tematyce, co poprzedni w Lightroomie, tylko teraz będziemy robić wszystko w Photoshopie, czyli jak dodać bajkowy klimat na zdjęciu w Photoshopie i pokażę Wam krok po kroku od początku do końca, jak przejść od zdjęcia wyjściowego poprzez koloryzację i efekty takie właśnie bajkowe na naszym zdjęciu, do dodania efektów świetnych, które nie są wymagane, ale fajnie wyglądają na całym zdjęciu. Także to wszystko Wam pokażę w dzisiejszym tutorialu krok po kroku. Zanim jednak przejdziemy do obróbki, pamiętajcie, że możecie wesprzeć ten kanał i jego rozwój poprzez profil na Patronite. Dla moich patronów są dostępne różne benefity, jak również na grupie mamy dostęp do materiałów niepublikowanych nigdzie indziej, a od niedawna zaczynamy się bawić w takie zabawy na wywoływanie rawów. Także jeżeli chcecie dołączyć do grupy, zebrać wszystkie benefity, to zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Przejdźmy teraz do obróbki. Żeby w ogóle zacząć z czymkolwiek na tym zdjęciu, to najpierw musimy sobie zrobić zaznaczenie naszej postaci, bo większość ustawień, które będziemy robić, Chcemy, żeby była selektywna, także zaznaczenie będzie tutaj grało dosyć kluczową rolę. I tutaj sobie wezmę po prostu narzędzie szybkiego zaznaczenia. Na no, szybko sobie objadę tutaj. O, tak. Tu ręka. Cyk, 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 cyk. Coś takiego. A jeżeli nawet w nowych wersjach mamy Photoshopa, coś takiego jak zaznacz obiekt na zdjęciu. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Hmm, całkiem nieźle. Tutaj trochę lawendy. Ewentualnie to moglibyśmy zaznaczyć. To odznaczyć. O, ale to jest mniej więcej coś takiego jak szybkie zaznaczenie. Nawet bardzo dobrze sobie poradziło. Tutaj włosy będziemy musieli jeszcze dopracować. Ale od tego właśnie jest nowe Select and Mask. A kiedyś tam było. Nie pamiętam jak to się kiedyś nazywało, ale troszeczkę chyba inaczej. Nie Select And Mask, ale chyba Refine Edge o. A teraz Refine Edge jest częścią Select And Mask panelu. E, tutaj sobie tym magicznym pędzlem właśnie Refine Edge Brush, czyli takim ulepszającym krawędź, dostosowującym krawędź. Hmm. Nie pamiętam jak to się tłumaczy na polski. Jak to narzędzie jest przetłumaczone, ale jest to magiczne narzędzie, które w bardzo fajny sposób zajmuje się właśnie krawędziami przy zaznaczeniu. Wystarczy zamalować dany obszar. To nie musi być idealnie. Nie będziemy robili idealnego zaznaczenia. Chodzi nam o to, żeby głównie skóra była nienaruszona. Włosy mogą być troszeczkę powiedzmy w zaznaczeniu. Tutaj chusta ma ok zaznaczenie, tutaj ewentualnie. Te elementy, żeby to zaznaczenie było takie bardziej delikatne, chociaż tutaj na dole też nie wiem, ile będziemy z tego wszystkiego robić, ale najwyżej będziemy jeszcze dostosowywać to pędzlem, także to sobie zostawimy. Najważniejszym zaznaczeniem dla nas jest ogólna krawędź u góry bardziej, dlatego że to będzie coś, co będziemy maskować, będziemy musieli maskować. Ok. Super, nie musi być idealnie, ale ważne, żeby te krawędzie nie były takie poszarpane. Tutaj by się przydało, żeby o. z altem jak przytrzymamy to usuwamy zaznaczenie, a z normalnie jak przejedziemy to on dodaje powiedzmy zaznaczenie, a tak to możemy sobie jeszcze robić plus minus, tak jak pędzlem właśnie do szybkiego zaznaczenia. Ok, mamy zaznaczenie, klikamy OK. Teraz sobie zrobię jakąkolwiek pustą warstwę i kliknę ikonę maski. Tylko dlatego, żeby mieć tę maskę, to zaznaczenie, którą przed chwilą stworzyliśmy, na osobnej warstwie. Na razie nie dodajemy żadnych efektów, po prostu chciałem to mieć jako maskę i stworzyłem dlatego pustą warstwę. Dobra, i teraz w Photoshopie, jak już mamy taką pustą warstwę stworzoną, to cokolwiek byśmy nie dodali. Jakieś na przykład poziomy, czy. Coś byśmy tutaj się bawili. To zawsze z Altem przytrzymanym możemy przeciągnąć tę maskę i skopiować ją na naszą nową warstwę. A jeżeli chcemy odwrócić zaznaczenie, to po prostu zaznaczamy nasze zaznaczenie, tak jest, i klikamy Ctrl i. Słuchamy Przed, Po, Przed i Po. Także cokolwiek chcemy zrobić, zawsze mamy naszą warstwę z zaznaczeniem dostępną. No i to, co chcemy teraz zrobić, to nadać jakiś fajny klimat kolorystyczny na całym zdjęciu. Ja sobie wezmę warstwę Solid Color. Wypełnię ją takim różowawo-lawendowym odcieniem i zmienię sobie ją na miękkie światło. Teraz widzicie, jak bardzo koloryzuje to nam całe zdjęcie. Zjadę sobie z kryciem mojej warstwy. O, zrobię coś takiego, żeby całe zdjęcie nam zafarbowało. Ale oczywiście to, co chcę zrobić, to przekopiować moje zaznaczenie i je odwrócić, żeby miało wpływ bardziej na lawendę, nie na nic innego. I teraz te tutaj nierówne krawędzie, które mi się pojawiły przy pierwszym zaznaczeniu na tej ręce, mogę to zignorować, bo efekt jest na tyle delikatny, że nie widać tych krawędzi tak mocno i nie widać tego tak bardzo, żeby nam to przeszkadzało. Także po prostu chcieliśmy zrobić taki właśnie delikatny zafarb na całym zdjęciu. Teraz zróbmy sobie może. Warstwę krzywych i rozjaśnimy. Tu nie będziemy ścinać, kontrastu. Dodawać go za bardzo też nie będziemy, może. Rozjaśnimy sobie to nasze tło i też skopiujemy naszą warstwę, żeby. Całe zdjęcie było takie właśnie lekkie, takie delikatniejsze, ale nie chcemy, żeby tutaj dół był też taki mega jasny. Chcemy, żeby w tle pojawiła się taka jakby mgiełka. Dlatego tutaj to odcięcie postaci będzie bardziej znaczące, zwłaszcza przed po, jeżeli tego dołu nie dopracujemy. I możemy to zrobić na dwa sposoby: albo malować bezpośrednio na naszej masce, żeby po prostu zakryć pewną część, albo jeżeli chcemy mieć większą kontrolę nad dodatkowym zaznaczeniem. To w nowszych wersjach Photoshopa, no to już od jakiejś wersji, jeżeli zgrupujemy nawet jedną warstwę, czyli zaznaczymy naszą warstwę i klikniemy Ctrl G, stworzymy na nią grupę, możemy dodać grupę na naszą maskę. i Teraz będziemy mieli dwie niezależne maski. Czyli jeżeli ja po tej masce wezmę sobie narzędzie gradientu, wezmę sobie tutaj preset, Color Foreground, czyli kolor. Pierwszoplanowy do przezroczystości, nie dobieli do przezroczystości. Kliknę sobie OK i teraz będę malował, tylko sobie zmienię na liniowy, a nie kołowy. Teraz będę sobie malował, z Shiftem przytrzymanym będę tworzył prostą linię i teraz sobie kliknę, zauważcie, mam gradient. Oczywiście tutaj mam krycie obniżone, ale to co robię tym po prostu narzędziem to jest domalowuję taki gradient. Na mojej masce i tam, gdzie są ciemne elementy, tam będzie zakrywał efekt mojej warstwy, a zakrywa to, co jest wewnątrz grupy, czyli te moje krzywe. I teraz te dwie maski, nałożone na siebie, powodują to, że ten gradient od dołu, ja go jeszcze tutaj zwiększę, o coś takiego, ten gradient od dołu nie jest wryty, wprasowany w. Tę warstwę, tak jakbym chciał to zrobić, na przykład tutaj, i teraz, jakbym chciał coś wymazywać, to mam już jedno na drugim nałożone i musiałbym wymazywać po obydwóch. Tutaj mam to na osobnej warstwie, także to nakłada się na to poniżej. Przez to tylko, że zgrupowaliśmy sobie jedną pustą warstwę, znaczy jedną pustą, jedną warstwę. I mamy ten właśnie tutaj efekt, czyli ta łuna, ta poświata, taka mgiełka schodzi nam właśnie od góry. I to, co zrobiliśmy, to po prostu ściągnęliśmy punkt czerni i podnieśliśmy całą naszą krzywą. Teraz natomiast chyba chciałbym sobie dodać może troszeczkę warstwy Vibrance, żeby podsycić moje kolorki, zwłaszcza tej lawendy w tle. OK, i też nie chcę, żeby było za duży efekt na skórze, także mogę skopiować sobie moją warstwę i zobaczcie jak to szybko w, foto, w Photoshopie działa, jak mamy już nasze zaznaczenie i dodane je na innej warstwie, po prostu przeciągamy z Altem i kopiujemy I już teraz też nie kopiuję z tego oryginalnego, tylko z tego już odwróconego, dlatego, że po prostu nie muszę dodatkowo odwracać, to na dobrą sprawę mógłbym już sobie usunąć, jakbym bardzo chciał, dlatego, że już mam jakąś tam warstwę z tym efektem nałożoną. I te trzy obecne warstwy dają nam Taki efekt. Bardzo fajne, nasycone kolory. Ta łuna poświata w tle. Ona jest taka delikatna, właśnie mgiełka. Zawsze możemy w Photoshopie w każdej chwili podnieść jeszcze tutaj nasz efekt poprzez kontrolę naszych krzywych i naszych warstw dopasowań. Ale to, co ja chcę zrobić, to jeszcze dodać delikatną, tak jakby, jakby flarę słoneczną. Także no, stworzę sobie pustą. Warstwę. Tutaj jest pusta warstwa przecież. Teraz wejdę sobie w narzędzie gradientu i wezmę sobie gradient kołowy o kryciu w okryciu 100%. Dlatego, że nie chcę, żeby było jakiekolwiek przezroczyste. To później będę mógł sobie kontrolować też na warstwie. Wejdę sobie w moje gradienty i poszukam jakiegoś takiego gradientu. Plus, Purple. Jakiegoś gradientu powiedzmy słonecznego, żeby on mi dał ciekawe słońce, pomarańcze. Fajnie by było, jakby miał więcej chmury, jakby miał więcej kolorów, dlatego że to, co ja chcę zrobić, to stworzyć kulę. A żeby stworzyć kulę, potrzebuję więcej kolorów, czyli wezmę ten na przykład, natomiast wezmę sobie ten znacznik zjadę z kryciem do zera, żeby po prostu mieć przezroczystość, ten kolor mogę sobie nawet usunąć. Także mamy takie dwa kolory, w każdej chwili mogę jeszcze nacisnąć w pewnym miejscu i dodać kolejny znacznik, jeżeli chcę rozszerzyć ten gradient i na przykład mając zaznaczony jakiś znacznik, możemy pipetą dodać kolor po prostu z tej linii, którą już tutaj mamy, także jeżeli chcemy bardziej, o bardziej nasycone Coś takiego zrobić, bardziej pomarańczowy taki efekt przychodzący bardziej w tą żółć, chociaż ja może cofnę to Zrobię jednak bardziej może Żółte, ok Teraz sobie kliknę ok I klikając na tej pustej warstwie robię kółko z pomarańczowym środkiem, wejdę sobie może w te ustawienia, ten jest za bardzo pomarańczowy, czyli tutaj sobie o, kliknę bliżej tej żółci i kliknę sobie, zrobię takie kółeczko i ono będzie na pustej, osobnej warstwie. Także to, co będę mógł zrobić, to na przykład kliknąć sobie poza zdjęciem i dodatkowo jeszcze będę mógł przesuwać, ale musimy oczywiście uważać, żeby nie zrobić tego zbyt takiego dużego, bo wtedy widać te wszystkie krawędzie, dlatego to, co chcę zrobić, to kliknąć mniej więcej na środku i nie dojechać idealnie do krawędzi, dzięki temu mam moje kółko, ale przez to, że mam je na osobnej warstwie, bez ostrych krawędzi, dlatego, że nie dojechałem do końca krótkiej krawędzi, mogę sobie w każdej chwili zrobić CTRL T i mogę sobie przekształcić mój gradient i mogę nim sobie ruszać. Także mam ruchome słoneczko, następne w każdej chwili, klikam Enter, oczywiście mogę je później też przesuwać. Także to, co chcę zrobić, to sobie właśnie zrobię Taki gradient w tle. Mm, teraz tutaj przy dużej rozdzielczości będzie dłużej czytał. Cyk na środku będzie. Oczywiście kopiuję sobie moją warstwę tak, żeby gradient był za moją postacią, dlatego że nie chcę, żeby on wchodził mi na twarz tej postaci. Ale jeśli bym chciał, żeby trochę chociaż wchodził, to mogę sobie kliknąć na moją warstwę zaznaczyć dwa razy i zmniejszyć density tak, żeby po prostu gęstość tej maski była. Mniejsza i będzie takie szarawe, półprzezroczyste. Ale to co ja chcę zrobić? Spróbujmy sobie teraz jakiś tryb mieszania zastosować na naszą warstwę. Miękkie światło. Między miękkim światłem a normalnym. Miękkie światło. W większości przypadków szczerze przyznam, że miękkie światło działa najlepiej. I miękkie światło bardzo ładnie tutaj miesza właśnie te kolory razem z naszą lawendą w tle i daje taką miękką poświatę, która się ładnie miesza z całością, a nie taką żarówiastą, jakąś dziwną o, poświatę, flarę słoneczną. Tu oczywiście możecie eksperymentować, w tym przypadku miękkie światło się ładnie sprawdza i ładnie bardzo się miesza z naszym zdjęciem. Dodaje fajnego, ciepłego klimatu. Możemy sobie za oczywiście zawsze krycie całej warstwy zmniejszyć. O. A jeżeli byśmy chcieli na przykład zmienić odcień tej warstwy, tego naszego gradientu, to możemy sobie dołożyć warstwę Hue Saturation i stworzyć tak zwany clipping mask. Czyli warstwę dopasowań, która będzie zastosowana tylko i wyłącznie do warstwy poniżej niej, i możemy tutaj sobie hue zmienić. Także, jakbyśmy chcieli z bardziej takiego pomarańczowego przesunąć w jakąś czerwień, fiolet, cokolwiek, możemy się tutaj troszkę bawić. Możemy też zwiększyć trochę parametry tego gradientu tutaj wewnątrz. O, i chciałem to przesunąłem całość. Delikatnymi suwakami, żeby jeszcze bardziej spójne było z całością mojego zdjęcia. Ok, to sobie wszystko zgrupuję, zatytułuję to jako grading, i czyli mamy przed, po, przed i po. Teraz, czego mi brakuje, to jednej warstwy, która by wiązała całość, czyli takiej warstwy kolorystycznej. Która delikatnie by też wchodziła właśnie na skórę, i zastanawiam się tylko teraz, czy robić to właśnie w ten sposób: czyli nową warstwę, tak jak na początku, skryciem miękkie światło i dodać jeszcze jeden efekt kolorystyczny na całe nasze zdjęcie. Przepraszam za ten mały zoom, który był poprzednio. Czy dodać taki mały efekt kolorystyczny, który wejdzie też na skórę i całe zdjęcie, czy po prostu wrócić do tej warstwy i zmniejszyć kryjecie trochę gęstość na mojej warstwie koloru. Ale chyba to co chcę zrobić to dodać jeszcze jeden kolor tak żeby był po prostu jeszcze większy efekt. Dobrze. I to nam daje delikatne właśnie związanie całości. Natomiast jesteśmy w Photoshopie i chciałbym pobawić się jeszcze trochę bardziej i to co na przykład mogę zrobić to dodać kolejną nową warstwę o mieszaniu miękki światło. Jeżeli bardzo bym chciał to mogę wziąć nawet pędzel Zrobię go bardzo dużego, bardzo miękkiego o małym kryciu i wezmę kolor bardziej taki chłodny. O. Coś takiego. I teraz pomaluję tutaj na dole. Nie wiem, czy zauważyliście, komputer trochę zamulił, ale efekt jest taki. Przed, po, przed i po. Po prostu dużym, miękkim pędzlem o małym kryciu. Domalowałem, tutaj nawet tego za bardzo nie widać. Niebieski taki efekt na dole. Gdybym bardzo chciał, to mogę, właśnie zamiast tak bardzo maskować, to mógłbym domalowywać jakieś kolorki bardzo lokalnie. Ale tutaj za bardzo wtedy chyba ochładzam całość i jednak to, co było poprzednio, spójne, związane kolorystycznie bardziej mi się podoba. Także ten krok pominę, ale chciałem wam pokazać jak można jeszcze się bawić właśnie kolorami w Photoshopie. Tworzymy pustą warstwę o mieszaniu miękkie światło, bierzemy miękki pędzel z jakimś kolorem o niskim kryciu i po prostu możemy sobie malować po zdjęciu. Natomiast skoro jesteśmy w Photoshopie, to chciałbym dodać jakąś warstwę realistycznej bardziej flary i do tego akurat tutaj potrzebne nam są jakieś zdjęcia flary, bo te dostępne w Photoshopie one nie są super realistyczne. Także jeżeli na przykład macie jakieś zdjęcia pod słońce, to możecie je narzucić na swoje zdjęcie, to nie jest wymagane. Do tego momentu każdy może bez problemu sobie zrobić całe zdjęcie. Natomiast ja mam swoje flary autorskie Ring of Fire, które są dostępne też dla patronów. Także jeżeli chcecie wesprzeć kanał i mieć dostęp do tych flar, to dla każdego patrona na mojej stronie na Patronite jest post, który zawiera link do właśnie tych flar, albo możecie je kupić u mnie na sklepie fotoperę łamane na sklep. Natomiast nie jest to wymagane. Krok przy tym tutorialu, także widzieliście to, co zrobiliśmy do tej pory, to już i tak jest kompletne zdjęcie. Ja natomiast chcę dodać taki jeden mały element, który po prostu na tym zdjęciu się pojawi dodatkowo. Także to, co chcę zrobić, to poszukać flary, która będzie miała. O, może coś takiego. Nałożę to sobie na moje zdjęcie. Wybiorę mieszanie ekran i teraz mogę. Tę flarę powiększyć, trochę obrócić. Nawet nie wiem, czy nie wolałbym jej z drugiej strony, także prawem flip horizontal o coś takiego zrobić. Daję sobie Enter'em zatwierdzam. Mogę sobie trochę krycie zmniejszyć. I mało tego, jeżeli bym bardzo chciał, to mogę jeszcze jedną flarę sobie dorzucić. Tylko teraz pytanie, którą? Myślę, że coś takiego, co ma bardzo intensywny tutaj w środku, taki o, coś takiego, może, taki rozbrysk światła w środku. To znowu na ekran wrzucamy. Tylko teraz muszę to bardzo mocno powiększyć, bo to, co ja chcę, to tylko niewielka część tej flary. Czyli na przykład. Takie elementy świetlne, Teraz Enterem zatwierdzę. Znowu będziemy się przemienić, bo tu jest zdjęcie 45 megapikselowe. Te flary są 36 megapikselowe, także tej rozdzielczości trochę tutaj jest. I takie kolorowe oświetliki. Ja sobie obniżę troszeczkę jeszcze. Zgrupuję, obniżę krycie, zgrupuję. o I teraz mamy przed, po, przed i po. Gdybym chciał jeszcze, bo jest za mocny efekt w każdej chwili mogę obniżyć którąś z osobnych flar i mamy przed, po, przed i po. Gdyby tutaj mi za bardzo wchodziło na twarz, na przykład mogę sobie zgrupować całość, wziąć pędzel i na czarno kliknąć kilka razy, zamalować albo skopiować po prostu moje zaznaczenie z poprzednich warstw, tak jak robiliśmy to do tej pory. Także mamy flary, mamy kolorek, mamy cały grading. Ja ten Grading wrzucę ten kolorek wrzucę do gradingu. Także mamy grading i nasze flary i całość przed. I po. Także na tym bym to zostawił. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Pamiętajcie, wszystkie linki są w opisie. Możecie mnie wesprzeć na Patronite. Będziecie mieli wtedy dostęp do tych flar, jak również wesprzecie kanał w jego rozwoju. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia do zobaczenia następnym razem. Hej!